pomogę ci zdobyć władzę nad tym światem. Poznaj mą wolę. I tak, moi drodzy, drogą wstępu, Mroczny Rycerz to już fakt, a kolejna gałąź po stronie Boga Ciemności jest już możliwa. Ja jestem Kaima i zapraszam was do materiału o nowej gildii. Pragnę jedynie przypomnieć, by posiadać nową postać i mieć możliwość nią zostać, należy dołączyć do Facebooka oraz Discorda, gdzie znajdziecie linki do pobrania najnowszej aktualizacji. Na pewno zastanawia was, jak w ogóle nią zostać. Aby mieć możliwość, musimy pamiętać o tym, że jest to jedna z gildii fabularnych. Pierwszym krokiem jest zostanie czeladnikiem w mieście. Odblokowujemy sobie wtedy dostęp do górnego miasta, a następnie zagadujemy do Lotara, przekazując wszystkie kwestie dialogowe dostępne u niego. Jak zauważyliście, dostajemy zadanie Horror na cmentarzu, które wykonujemy normalnie jak wcześniej, zabijając Regiliona. Przeszukując jego zwłoki, znajdujemy dziwną notatkę oraz paczkę, którą pamiętajcie, by nie otwierać. Z samych informacji okazuje się, że musimy się udać do klasztoru Innosa, do ukrytej jaskini, tak jak na przedstawionym materiale. Na swojej drodze spotykamy Mrocznego Rycerza, który jest wysłannikiem Beliara i jak się okazuje, czekał on na Regeliona. Zbytnio nie przejął się faktem śmierci nowicjusza, widząc jednak potencjał bezimiennego, daje mu szansę wstąpienia w szeregi zła. Naszym zadaniem jest zabicie Paladyna. Dodam tylko, że owego jego mościa spotkacie w Martwej Harpii. Jest to postać, która pojawia się na zlecenie misji, jest to dodatkowy NPC. Mając już rekrutację ze sobą, warto wspomnieć, że owa postać nie może używać broni pod zręczność czy manę, a także tarcz, łuków czy kurz. Ubierając inny oręż, nie będziemy mieć możliwości korzystania z naszych specjalnych umiejętności. Drzewko skilli jest podzielone na trzy kategorie. Umiejętności Mrocznego Rycerza, umiejętności Rozpruwacza, a także runy, które zależnie działają na nas, jak i peta jednocześnie. Nie posiadamy żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o umiejętności, możemy uczyć się ich wszystkich, natomiast samych run możemy używać jednocześnie dwóch, pod warunkiem, że mamy 35 level postaci i nauczymy się specjalnego daru. Samych run, jak widzicie, jest ich bardzo dużo. Myślę, że nie ma sensu opowiadać o nich z osobna, ponieważ są bardzo prosto opisane. Do tego od samego mentora otrzymamy notatkę, na której jest wszystko pięknie opisane, czyli kiedy daną umiejętność otrzymamy oraz na jakim levelu odblokuje nam się dana rzecz. Postać poza walką wręcz, jak i runami dla siebie, posiada także unikalnego peta. Zabiera on połowę maksymalnej many naszej postaci na przyzwanie. Im więcej jej posiadamy, tym większe będą obrażenia naszego pupila. Dochodzi także ilość inteligencji, która również zwiększy nam obrażenia naszego peta. Prościej tłumacząc, za każdy punkt inteligencji otrzymamy jeden do obrażeń. Tyczy się też to many, za którą również jest ten sam scaling. Poza ilością many czy inta, rozpruwacz czerpie statystyki z poziomu naszej postaci. Z każdym następnym nasz przyjaciel będzie dostawał coraz większe, dodam tylko, że nie wbija poziomu sam, jak w przypadku cieniostwora czy demona. Mroczny Rycerz, jakby nie patrzeć, jest sługą Beliara i możemy odbierać specjalne dary tylko i wyłącznie u niego w kapliczce. Po zebraniu X określonej karmy mamy możliwość ulepszyć siebie oraz peta. Nie musimy tam wybierać, możemy zakupić wszystkie pod warunkiem, że posiadamy specjalne punkty u Boga Ciemności. W samej kapliczce mamy możliwość profanacji pancerza, po wcześniejszym przekuciu go na kowadle. Profanacja jest po prostu boskim wzmocnieniem, jak coś uświęcenia u Innosa. Pancerzy w grze posiadamy 3 i każdy z nich możemy przekuć, jak i profanować. Sam ekwipunek otrzymamy w 1., 3. Oraz 4. rozdziale rozgrywki. Jak pewnie się domyślacie, wszystkie te dary czy ulepszenia kosztują karmę. Mamy zatem możliwość oddania mieczy z nieumarłych do Beliara, za które właśnie ją otrzymamy. Poza opancerzeniem od mentora będziemy mieć możliwość zakupu specjalnej broni w 3. rozdziale rozgrywki.
Jest to jedyna broń unikalna dla rycerza. O samej postaci myślę, że to tyle. Budowa czy rozwój postaci, na kogo wybrać naczelnika, przedstawię wam już w podsumowaniu serii, zaraz po skończeniu na live'ach oczywiście. Opowiemy sobie wtedy o możliwościach buildowych, a także jak ja zbudowałem Mrocznego Rycerza. Jeżeli chcesz wesprzeć moją pracę, czy czekasz na następne materiały, to nic tak nie motywuje jak ocena, czy jakiś tam komentarz pod filmem. Także zapraszam, dzięki i trzymajcie się do następnego.